Witam Was na naszych kolejnych zajęciach. Dzisiaj już zaczynamy nowy dział, jakim są pola figur i zaczniemy od zależności między jednostkami pola. Ostatnio jak mieliśmy zajmowaliśmy się ułamkami dziesiętnymi, to mieliśmy zależności między w ogóle jednostkami, także jesteście w miarę w temacie. A dzisiaj będziemy robić zależności między jednostkami pola. W waszym zeszycie zrobiliście sobie już ćwiczenie A, gdzie rysowaliście kwadrat o boku 1 decymetr na 1 decymetr, tak? A teraz zrobimy sobie jeszcze jeden przykład, gdzie mamy centymetr na centymetr. I teraz tak, chciałabym ten kwadrat podzielić na kwadraty o boku 1 centymetra, czyli... No tutaj oczywiście na tym rysunku nie jestem ich w stanie zmieścić, ale jak zaczęłabym je tutaj rysować, te mini kwadraciki, to w jednym rzędzie miałabym ich 10. A wiem, że takich rzędów tu też bym zmieściła 10, prawda? Czyli miałabym w każdym rzędzie 10, rzędów jest 10. Jakbyśmy chcieli powiedzieć tak, pole tego kwadratu to jest 1 cm kwadratowy, prawda? Bo 1 razy 1. A jakbyśmy chcieli to samo powiedzieć w milimetrach, obliczyć to pole, no to tu mam 10 mm, tak? Tu mam 10 mm i tu też mam 10 mm, czyli to pole to jest 10 razy 10, czyli 10 mm nie dodałam, razy 10 mm, czyli mamy 100 mm kwadratowych. No i to się bierze też między innymi stąd, że tu w tym kwadracie ja zmieściłabym 100 takich milimetrowych kwadracików. No i jak będzie się odbywała ta zamiana tych jednostek? Zróbmy sobie może inny przykład. No centymetry już sobie powiedzieliśmy, ale weźmy przykład znowu. Czekajcie, bo mi się tu coś klawiatura rozłożyła. O. Zróbmy sobie może decymetr. Ten, co robiliście właściwie w zeszycie. Przykład. 1 decymetr kwadratowy. Chciałabym to zamienić na centymetry kwadratowe. To zanim to zamienimy, to najpierw trzeba znać, ile 1 decymetr, ile ma centymetrów. 1 decymetr ma 10 centymetrów. No to w takim razie 1 decymetr kwadratowy to będzie kwadrat 10 cm na 10 cm, czyli to byłoby 10 cm razy 10 cm, czyli 100 cm kwadratowych. Może teraz inny przykład. Metry. 1 metr kwadratowy chciałabym zamienić na centymetry kwadratowe. No to najpierw znowu musimy sobie przypomnieć, że 1 metr to jest 100 centymetrów, tak? No to 1 metr kwadratowy to będzie 100 centymetrów na 100 centymetrów. Czyli 10 tysięcy centymetrów kwadratowych. Idziemy dalej. Może teraz co? Kilometry. 1 kilometr kwadratowy. No, chciałabym zamienić na metry kwadratowe. Wiem, że 1 kilometr to 1000 metrów. Tak? To w takim razie 1 km kwadratowy to będzie znowu 1000 metrów na 1000 metrów, bo to będzie kwadrat. Jeżeli kwadrat jest kilometr, to jest kwadrat, który ma boki i długości 1 km i 1 km, tak? To w takim razie on ma też boki długości 1000 metrów na 1000 metrów, czyli inaczej 1000 razy 1000. Jak wymnożymy, to mamy... 1 000 000 m². No to zróbmy może też jeszcze jakiś przykład, bo tak na razie same gołe zamiany. A jakbyśmy chcieli konkretny przykład zrobić?
Weźmy może 4,5. Może nie, może nie będziemy zaraz od takiego trudnego, może łatwiejszy trochę przykład zaczniemy. Niech będzie 6 metrów kwadratowych. Chciałabym zamienić na centymetry kwadratowe. No to korzystając sobie nawet z tej tutaj informacji, wiem, że 1 metr to było 10 tysięcy centymetrów kwadratowych. No to 6 metrów to będzie 60 tysięcy centymetrów kwadratowych. A gdybym chciała właśnie teraz ten przykład 4,5 kilometra kwadratowego zamienić na metry kwadratowe. No to wiemy, tu już sobie powiedzieliśmy, że 1 kilometr to jest 1 000 000 metrów kwadratowych. Czyli ja, żeby to zamienić, muszę zrobić 4,5 razy 1 000 000, prawda? A jak robimy, mamy ułamek dziesiętny. Robimy, chcę pomnożyć razy 1 000 000, to co robimy z przecinkiem? Ja najpierw, oczywiście jak mnożymy, no to przecinek idzie w prawo, tak? Czyli ja najpierw to jedno zero zużywam na to, żeby przesunąć ten przecinek na koniec i robi mi się 45. Ja jakby zużyłam jedno zero i jeszcze zostanie mi w takim razie 5 zer, czyli 1, 2, 3, 4, 5 metrów kwadratowych. Tak, idziemy dalej. Chyba, czekajcie, co my tu zamieniliśmy? Możemy jeszcze zamienić milimetry, o, centymetry na milimetry. Wiem, że chcę zamienić centymetry kwadratowe na milimetry kwadratowe. Wiemy, że 1 centymetr to 10 milimetrów, tak? To w takim razie 1 centymetr kwadratowy to będzie kwadrat 10 na 10, czyli to będzie 100 milimetrów kwadratowych. Skąd to się wzięło? No bo to jest 10 razy 10, tak? No i zamienimy coś w takim razie. Może 25 centymetrów kwadratowych. Chciałabym zamienić na milimetry kwadratowe. No to ja ten mój wynik mnożę razy 100, czyli miałabym 2500 milimetrów kwadratowych. A na przykład 0,08 centymetra kwadratowego. Chcę zamienić na milimetry kwadratowe. I w jaki sposób to zrobić? No ja muszę te 0,08 centymetra, tak jak wcześniej, ja muszę pomnożyć razy 100, tak? O, momencik, bo mi długopis coś przestawał pisać. I, czyli 0,08 razy 100 muszę zrobić. Jak mnożymy ułamek dziesiętny, no to przecinek idzie w prawo, czyli raz o dwa miejsca i zrobi nam się 8 mm kwadratowych. Tak? Mam nadzieję, że to jest jasne. Tu słuchajcie, przy zamianie jednostek kwadratowych to najważniejszą rzeczą znać te podstawowe jednostki. To podstawowe sobie przypomnieć, bo jak znamy podstawowe, to zauważcie, że żeby zamienić centymetr kwadratowy, tak jak tutaj, na milimetry kwadratowe, to ja muszę znać to tutaj. To jest najważniejsze. Jak to znam, no to zresztą sobie poradzę, no bo muszę zrobić tylko, podnieść jakby do kwadratu, tak? Ale jeszcze trzy jednostki, które no po prostu trzeba się nauczyć na pamięć. Mianowicie hektary, ary i metry kwadratowe. No i pierwsza rzecz to 1 hektar to jest 100 arów. 1 ar to będzie 100 metrów kwadratowych. Czyli 1 hektar 100 arów, 1 ar 100 metrów kwadratowych. A w takim razie teraz ja chciałabym zamienić hektary na metry kwadratowe. No to zobaczmy, 1 hektar to było przecież 100 arów.
A 100 arów, żeby zamienić na metry kwadratowe, no to muszę też razy 100 zrobić, tak? Bo wiem, że jeden ar to jest 100 metrów kwadratowych, no to 100 arów to musimy zrobić razy 100, czyli mam 10 tysięcy metrów kwadratowych. I to są ważne zamiany, tego się trzeba nauczyć, czyli musimy znać to. 1 hektar to 100 arów. Musimy wiedzieć, że 1 ar to 100 metrów kwadratowych i musimy wiedzieć, że 1 hektar to 10 tysięcy metrów kwadratowych. Ale ten ostatni przykład jesteście w stanie sami sobie jakby wydedukować, znając te pierwsze dwie zamiany. Czyli to tu jest ważne. To trzeba znać. Tak? Idziemy dalej, żebyście się trochę też nie zanudzili. Spróbujemy zrobić jakieś przykłady. Polecenie mamy takie. Chciałabym zamienić na milimetry kwadratowe. I mam przykład A. 4,5 centymetra kwadratowego. No to pierwsza rzecz musimy sobie znowu przypomnieć, że 1 centymetr to jest 10 milimetrów. Później wy z czasem tego oczywiście nie będziecie sobie pisać, chyba że ktoś potrzebuje, to jak najbardziej lepiej sobie takie coś pisać niż potem zrobić źle. 1 centymetr to 10 milimetrów. To w takim razie 1 centymetr kwadratowy to będzie 10 razy 10, czyli 100 milimetrów kwadratowych, tak? No to 4,5 centymetra to musimy zrobić 4,5 razy 100, tak? Tutaj razy 100, czyli jak pójdziemy z przecinkiem w prawo, no to jedno 0 zużyjemy na przesunięcie do końca przecinka, no i jeszcze jedno 0 dorzucamy i mamy 450 mm kwadratowych. B, 3 centymetry kwadratowe. No to co? Znowu robimy 3 razy 100, czyli 300 milimetrów kwadratowych. I przykład C, 10,3 centymetra kwadratowego. Jak zamienimy na milimetry, no to co? Musimy to razy 100, czyli przesuniemy przecinek o jedno miejsce, to mamy 103 i jeszcze jedno 0 muszę dorzucić i mam 1030 mm kwadratowych. A teraz zamieńmy sobie na centymetry kwadratowe. Zamień na centymetry kwadratowe. No i tak, przykład A, mam 4 decymetry kwadratowe. No to pierwsza rzecz, trzeba sobie znowu przypomnieć, że 1 decymetr to było 10 centymetrów. To w takim razie 1 decymetr kwadratowy to jest 10 razy 10, czyli 100 centymetrów kwadratowych. Tak? No to 4 decymetry kwadratowe to będzie 4 razy 100, czyli 400 centymetrów kwadratowych. B, 6,5 decymetrów kwadratowych to mamy 6,5 razy 100, czyli przesuwamy przecinek, mamy 65 i jeszcze 0 dorzucamy. C, 2 metry kwadratowe. No to najpierw trzeba sobie, oj, tu nie zapisałam, trzeba sobie przypomnieć, że 1 metr to 100 centymetrów. To w takim razie 1 metr kwadratowy to 100 razy 100, czyli 10 tysięcy centymetrów kwadratowych. No i piszemy w takim razie, zamieniając 2 metry kwadratowe na centymetry, muszę zrobić razy to 10
tysięcy, czyli będę miała 20 tysięcy centymetrów kwadratowych. I ostatni już przykład. Weźmy sobie 5,5 metrów kwadratowych na centymetry kwadratowe. No to znowu teraz też 5,5 mnożę razy 10 tysięcy. Przesuwam przecinek o jedno miejsce, mam 55 i jeszcze zostaje mi 3 zera do dopisania, czyli mam 55 tysięcy centymetrów kwadratowych. No i na dzisiaj dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że to zrozumieliście. No i że później sobie poradzicie z zadaniami, jakie Wam dam. Do zobaczenia.